Dzień dobry wszystkim, to jest Escola Mobile, dzisiaj z gdańskiego studia Job House'u Natalii Bogdan. Cześć Natalia. Cześć. Jak się miewasz dzisiaj? Bardzo dobrze. Piękna pogoda, chciałbym powiedzieć, ale jesteśmy w studiu. Ale jest piękna rzeczywiście, jesteśmy nad pięknym polskim morzem, tutaj jest cały rok jak na wakacjach, a teraz jeszcze rzeczywiście są wakacje, jest lato, więc czuję się bardzo dobrze w związku z tym. To jest taka definicja workation, bo ja jestem tu na urlopie, ale bardzo chciałem się z Natalią spotkać. Ostatnio nam się nie udało w czasie InfoShare. Tak. I powiedz, jak ty podchodzisz do swojego work-life balance, bo patrzę na twoje bio, tak, maratony, rodzina, firma, jak to łączysz? Dużo robię, ale już dużo mniej niż kiedyś. Rzeczywiście moment, w którym pojawiły się na świecie moje dzieci, bardzo dużo zmienił. Ale nie nawet z takiego mojej czystej chęci, tylko po prostu realiów, że no zobaczyłam, że nie da się jednak istnieje. Zwłaszcza ten początkowy okres, kiedy wiesz, dzieci są małe, też nikt nie jest w stanie, nie wiem czy u ciebie też tak było, ale to jest taka rola, której nie jesteś sobie w stanie wyobrazić, ani się do niej przygotować. Po pierwsze dlatego, że każde dziecko jest inne, a po drugie nawet jak ci koleżanki czy koledzy będą opowiadać jak to jest, no to i tak musisz namacalnie tego doświadczyć. I to jest hardcore generalnie, tak? Te pierwsze momenty, kiedy dzieci nie śpią, płaczą, wiesz, jeszcze u kobiet karmienie piersią, które robisz po raz pierwszy w życiu i nie wiesz, jak się do tego zabrać, nikt się tego nie nauczył wcześniej, no to było bardzo wymagające. I akurat do tego, żeby kiedy po raz pierwszy zostawałam mamą, trochę się przygotowałam od strony organizacyjnej w firmie, to znaczy planowałam to, że będę chciała założyć rodzinę, więc zatrudniłam wtedy dyrektora zarządzającego, który miał przejąć trochę moich obowiązków w firmie. Mhm. Więc miałam taki moment, kiedy mogłam bardziej się skupić na rodzinie, ale to też nie było tak w 100%. Jakby nie umiałam się odciąć tak zupełnie, więc to było trochę takie, wiesz, quasi urlop macierzyński. To znaczy teoretycznie nie przyjeżdżałam do biura, bo to jeszcze były czasy, kiedy pracowałam stacjonarnie. Tylko, wiesz, z telefonem jakieś drzemki, podczas drzemek pracowałam, na telefonie sprawdzałam, wydawałam decyzje, ciągle chodziłam, jak wiesz, spacerowałam dużo z moją córką, zrobiłam naprawdę chyba 10 tysięcy kroków, to chyba robiłam w pierwszej godzinie po wstaniu z łóżka. Bo ciągle chodziłam, wiesz, ze słuchawkami i tam działałam w firmie. Później z kolei pojawił się 2 lata później na świecie mój drugi synek, on pojawił się na świecie w pandemii, więc już to było naturalne, że przeszliśmy do pracy w domu, było trochę spokojniej, no w mojej branży wszystkie projekty praktycznie zostały uśpione, więc za dużo tej pracy też nie było, więc to był taki właściwie dobry moment. Mhm. Ale była walka o przetrwanie firmy. Ale była walka o przetrwanie, dokładnie. Niestety później z kolei, jak pandemia się skończyła, to znowu wszystko rozkwitło i część mojego zespołu też odeszła, bo dostała lepsze oferty pracy. Więc też musiałam, nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby ten urlop macierzyński był. Ale i tak, mimo wszystko, teraz pracuję mniej niż pracowałam kiedyś, no bo jak rozkręcałam firmę, to było bardzo intensywnie. Dałam 100% fokusu swojego życiowego na rozwój Job House'u, bo wiedziałam, że nie mam planu B, musi mi się udać, a żeby mi się udało, to ja muszę zrobić wszystko, żeby to zrobić, więc pierwsze 3 lata prowadzenia firmy to była praca naprawdę taka 24/7, bez żadnego dnia urlopu. Dosyć szybko, wiesz, zaczęłam zauważać, że nie mam jakiegoś, wiesz, sposobu na odstresowanie, że też dotyka mnie to tak fizycznie, że się stresuję, jakby ciężko mi spać mimo zmęczenia, jakby dużo takich rzeczy zaczęłam odnotowywać, więc powoli poszłam w stronę tego sportu, na przykład tych maratonów. A teraz jestem na takim etapie, gdzie firma jest już samodzielna, to znaczy mam menedżerów poszczególnych działów, pracujemy też zdalnie, więc to bardzo dużo ułatwia, no bo no, samo to, że nie muszę dojeżdżać do biura i być tutaj tak fizycznie od do, no to mocno sprzyja temu work-life balance'owi. Nadal jeszcze nie jestem tam, gdzie bym chciała być, jeżeli o to chodzi, ale jest dużo lepiej. A gdzie byś chciała być? Szczerze mówiąc, chciałabym no już oddać tak zupełnie zarządzanie firmą. Teraz nadal sporo procesów jest zależnych ode mnie, na przykład sprzedaż. Mhm. To są takie obszary, w które ja jeszcze się mocno angażuję, gdzieś tam zarządzam też zespołem rekruterów poniekąd, więc tego jest dosyć dużo. Docelowo chciałabym tego robić trochę mniej. Marzy mi się też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, że mieszkasz kilka miesięcy w roku na Teneryfie.
Miałam też takie marzenie, żeby w te miesiące niefajne w Polsce, kiedy moje dzieci chorują na przykład, czyli listopad na przykład, to chciałabym mieszkać gdzieś, gdzie jest ciepło, mieszkać i pracować jednocześnie. Więc to są takie rzeczy. Na pewno mam taki cel, żeby być mniej online, no bo rozwój marki osobistej sprawiam, moje konta są na tyle duże, że tego tam się dzieje naprawdę bardzo dużo. Jakby ilość komentarzy, wiadomości, to jest już nie do ogarnięcia. Jakby prowadzisz sama, czy ktoś cię wspiera? Do tej pory prowadziłam sama z pomocą osoby od jakby strategii, jakby od koncepcji. Teraz dołączyła do mnie osoba, która też mnie wspiera już w moderowaniu tych kanałów. Więc to jest taki mój cel, który usłyszałam a propos w podcaście tutaj, kiedy zaprosiłam Pawła Tkaczyka. On powiedział takie jedno zdanie, które bardzo ze mną zarezonowało. On powiedział, że on jest dużo online, ale spędza tam mało czasu. I to jest mój cel, żeby właśnie było mnie nadal dużo online, no bo moja marka osobista przynosi klientów do Job House, jakby to jest, po to robię. Ale nie chcę już, wiesz, siedzieć na toalecie i sprawdzać komentarzy, wiesz, zrobić to po prostu w każdej wolnej chwili. Chcę normalnie zjeść obiad bez scrollowania i szukania jakichś inspiracji. Media społecznościowe mają mega potencjał, ale też dużo ryzyk, jakby wiesz, ta dopamina, która ci się... To jest złe dla naszego zdrowia psychicznego po prostu. Ja to sama na sobie czuję, że to jest za dużo. Po prostu na jedną mówiłaś, osobę. Że trochę tam jesteś, bo mówiłeś, że 80% czasu jesteś nie w samolocie, w cudzysłowie nie w trybie samolotowym, ale nie da się do ciebie dodzwonić, to już jest dużo, tak? Ale sprawdzałam, nie miałam od ciebie nieodebranego połączenia. Nie no, nie miałem twojego numeru, to był żart. A, czyli to był żart. Tak, ale... to jest taka, a to jest kolejna rzecz, tak a propos podcastu, że to też wyciągnęłam od jednego z gości, był u mnie Sylwester Kłos, który właśnie powiedział mi o tym, że warto wyłączyć powiadomienia. I Boże, powiem Ci, że to takie wydaje się proste i że w sumie to jest logiczne dosyć, nie? Że warto to zrobić, ale ja nigdy tego nie robiłam. I łapałam się na tym, że wiesz, siedzę nad jakąś ofertą dla klienta, nie wiem, na odprawie czy na czymkolwiek, a ten telefon mi ciągle miga i ja wiesz, tu patrzę i tu, nie, i tu ani tu nie jestem na 100%. I to włączenie w tryb nie przeszkadzaj na iPhone'ie to było moje wybawienie, które praktykuję od kilku miesięcy. I naprawdę świat się nie zawalił. To nie jest tak, że klienci zaczęli od nas odchodzić. Bo to nie jest tak, że ja to olewam, tak? Tylko po prostu odzwaniam w momencie, kiedy jest on dla mnie dogodny, albo właśnie zaglądam tam, kiedy chcę. To ja przestałam być niewolniczką tego telefonu i traktuję je jako narzędzie dla mnie, a nie, że ja jestem dla tego urządzenia. Naprawdę polecam każdemu, jeżeli tylko można sobie na to pozwolić, no bo wiadomo, że jak ktoś pracuje jakby, wiesz, operacyjnie z klientami, no to raczej sobie nie wyłączy. Chociaż polecam wyłączenie chociaż mediów społecznościowych, nie? Bo to rozprasza totalnie, wiesz, wchodzimy, żeby tylko sprawdzić jeden komentarz, a później okazuje się, że nam pół godziny tak przy pomyślnych wiatrach mija. Czyli wyłączamy powiadomienia, to może ja też to polecam. Jestem już wiele lat temu napisałem z kolegą kurs Cyfrowy Dobrostan chyba. Cyfrowy Dobrostan.pl chyba do dzisiaj najbardziej popularny kurs w tym obszarze, gdzie pisaliśmy o tym. Jeszcze chyba przed pandemią. Ja mimo, że tworzę aplikacje mobilne, jak wiesz, 80% dnia spędzam bez telefonu. Znaczy nie zabieram telefonu wychodząc z domu w większości przypadków, szczególnie z dziećmi. Po prostu nie mam telefonu. To jest moje odkrycie gdzieś tak od roku, które stosuję. Mam zegarek, którym może żona zadzwonić i kilka najbliższych osób i mogę nim płacić za lody i gofry. Czy trochę inny mam zegarek, to inny model, ale ten sam. Po prostu case. Nie biorę telefonu. Po prostu nie biorę telefonu, bo nie, czasami na placu zabaw się łapałem, że na przykład sprawdzę jakieś tam bilety, może pojedziemy na wakacje gdzieś tam i nie chcę tego robić. Więc po prostu przestałem zabierać telefon całkowicie i również schodzę do, to jest od, jak pracuję intensywnie, a teraz pracuję intensywnie nad projektem AI dla menedżerów, to pracuję bez telefonu, czyli telefon zostaje w zupełnie innym miejscu domu, jakieś 50 metrów dalej, ja idę do ogrodu z komputerem i pracuję tylko nad tym, żeby nie rozpraszał, bo mimo braku powiadomień telefon jest tak dużym dopaminowym strzałem, że nasz umysł do niego sięga, tak? No i pomijając limity na, w moim przypadku, Instagram i Facebook 9 minut sztuka. Więc łącznie 18. Tak. Wow. No wystarczy. Ja tam chcę dojść. Dobra, to jest mój cel. Ale chcę cię zapytać o life-work balance. Wspomniałeś, że zaczęłaś bardziej o siebie dbać.
U mnie w firmie akurat jest inne powiedzenie, że life-work balance jest dla zarządu. I chciałem cię zapytać właśnie o twoich pracowników. Czy masz jakieś takie polityki? Czy masz jakieś swoje sposoby? Jak dbasz o to, żeby pracownicy czuli się u ciebie dobrze, że nie tylko dla ciebie widzą, że to jest ważne, ale też ty w jakiś sposób o nich, czy o nie, bo chyba teraz są w większości dziewczyny. Tak, dbasz. Mam same dziewczyny. Wiesz co, ja bardzo wierzę w bycie takim role model, to znaczy, że jak my pokazujemy, że coś działa i że można, to chyba działa najlepiej, no bo jak wiesz, będziesz kogoś zmuszał do czegoś, no to jest takie, wiesz, zawsze, że dobra, tam tak jak trochę rodzice komuś każą, nie? No to raczej się buntujemy i robimy zupełnie odwrotnie, więc ja staram się po prostu na swoim przykładzie to pokazywać. Ja dbam rzeczywiście i o zdrowe jedzenie, wiesz, i o sen, i o te godziny pracy. No, rzeczywiście nie wszystko da się przenieść, no bo nie chciałabym, żeby z kolei moi pracownicy wyłączali sobie telefon, jak to jest telefon służbowy i klienci dzwonią, ale staramy się dbać o to, żeby, wiesz, żeby nie było takiej, nie ma u nas takiej kultury, znaczy jest duże nastawienie na wyniki, na rezultaty, na to, żeby być efektywnym, jakby mierzymy to sobie głównie wynikami takimi finansowymi, bo każdy ma swoje cele takie jasno postawione, wiedzą też czego dąży. Jest bardzo duża taka kultura odpowiedzialności, co znaczy, że każdy... Czyli mniej mierzysz czas, a bardziej rezultat. Tak, tak? Czyli ktoś dowozi w 6 godzin dziennie, fajnie. Jak dowozisz, to super. Tak, znaczy mamy jakieś godziny pracy ustalone, ale nie trzymamy się też ich kurczowo. Głównie chodzi o to, żeby realizować projekty, które mamy do zrobienia. Jest taka właśnie duża kultura odpowiedzialności, to znaczy, że każdy, nawet jeżeli to jest księgowa, która teoretycznie no, nie przynosi, wiesz, rezultatów biznesowych w takim sensie, że księguje dokumenty albo dziewczyny w kadrach bardziej się dokumentami zajmują, to i tak każdy ma bardzo duże poczucie, że ma wpływ jednak na naszą firmę, na nasze wyniki. Wyniki u nas w firmie też są transparentne. To znaczy co miesiąc każdy w firmie dostaje na Ola tak zwanego, czyli na maila dostępnego dla wszystkich, informacje, jakie mamy obroty, jakie mamy koszty, jaką mamy marżę i jaki zysk z tego zostaje, bez rozbijania konkretnie kosztów, ale jakby łącznie, u nas tak większość kosztów to są wynagrodzenia, bo jesteśmy firmą usługową, więc reszta to są jakieś tam drobiazgi tak naprawdę. Więc taka uczciwość, że każdy wie jakby na jakim jesteśmy etapie i z czego pewne decyzje wynikają. To znaczy, że na przykład teraz nie ma podwyżek, bo wiemy, że jest gorszy miesiąc, to jest u nas w zespole. I myślę, że to też buduje taką... Transparentność. Tak. Okay. A czy myślałaś kiedyś, żeby pójść krok dalej, czyli turkusowa transparentność? Wszyscy wiedzą, ile inni zarabiają. Wszyscy podejmują wspólnie decyzje. Jaka jest twoja opinia o tej metodyce zarządzania? Jestem za. Jakby u mnie tego aż tak nie ma. To znaczy jawne są premie, czyli każdy... U mnie jakby głównym działem, który zarabia dla firmy, to jest dział rekrutacji, bo szukamy pracowników dla naszych klientów, za to dostajemy pieniądze i to jest core taki, z którego się utrzymujemy. Więc część ta wynagrodzenia zasadniczego nie jest oficjalnie znana, ale one i tak są takie same dla wszystkich. Zbliżone tam są jakieś odchylenia bardzo drobne, więc nawet chyba nie ma takiej potrzeby. A jeżeli chodzi o premie, to one są jawne, bo co miesiąc po prostu wysyłamy plik, ile kto projektów przyniósł i każdy ma od tych projektów taki sam procent. Dla mnie, ja zawsze patrzę, jakby w ogóle kształtując firmę, patrzyłam po prostu na swoje wcześniejsze doświadczenia. Kiedyś pracowałam jako rekruterka i w tej firmie, w której pracowałam, było tak, czy się stoi, czy się leży, po prostu masz swoją prowizję, czy przyniesiesz dla firmy 2 miliony, czy nie przyniesiesz nic, to i tak twoja kasa jest taka sama. I mnie to osobiście nie motywowało, a wręcz demotywowało, no bo ja byłam taka bardzo zawsze, wiesz, do przodu, że cele, że taka ambitna i dużo pracowałam. I trochę mnie to wkurzało, że koleżanka z biurka obok nie miała takiego podejścia, aż tylko tak się nie angażowała. Nie pracowała po godzinach, a w sumie nasze zarobki były takie same. Więc tworząc swoją firmę, po prostu chciałam, żeby każdy wiedział, co się dzieje w ogóle w firmie, jakie właśnie mamy wyniki, bo to też taki ciekawy case, że też w poprzedniej firmie, w której pracowałam, mimo że byłam kierownikiem, no to nikt mnie nigdy nie wtajemniczył w to generalnie, jak w ogóle idzie temu mojemu oddziałowi. Znaczy dostawałam jakieś tabelki, ale z których nikt nie rozumiałam, bo nikt mi ich nigdy nie wytłumaczył, a byłam wtedy dosyć młodą osobą, więc nic mi nie wiedziałam w ogóle, czy idzie dobrze, czy nie idzie dobrze.
Więc po prostu chciałam, żeby w mojej firmie to było jasne i żeby każdy o tym wiedział, u nas to działa. Turkus spoko, nawet niedawno tutaj miałam prezesa Sente na rozmowie, który ma taką organizację do tego stopnia, że pracownicy podejmują wszystkie decyzje, łącznie z tym nawet, że decydują, czy chcą mieć lidera, czy nie. Jeżeli są zespoły zupełnie autonomiczne, no fajny pomysł. U mnie nie do końca tak to działa, bo uważam, że jednak zespół też potrzebuje lidera właśnie, czyli taką osobę, która zadecyduje, jak dużo decyzji podejmujemy demokratycznie, często robimy jakieś głosowania odnośnie takich rzeczy, wiesz, które są ważne dla całego zespołu, ale czasami jak trzeba podjąć po prostu decyzję, czy w tą, to wydaje mi się, że jednak potrzebna jest ta osoba, za którą inni pójdą, która wyznaczy ten kierunek. Ale taka też z taką gwiazdką, że też słucha zespołu, nie? Że nie tak. Tylko, wiesz, dyktator, który narzuca, czyli też słucha jakby, wiesz, obiekcji zespołu, ale jednak jest ktoś taki, kto bierze tą odpowiedzialność. No warto pamiętać, że podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności to też jest ciężka, to jest duży wysiłek. Jest. Ja na przykład kocham, jak nie wiem, moja żona mnie porwie gdzieś i ja nie wiem, jaki będzie plan, nie muszę tego wymyślać. I tak samo moja żona robi, jak ja ją gdzieś zabiorę i ją zaskoczę. To jest podobnie w pracy. Fajnie jest czasami być zaskoczonym, postępować gdzieś za kimś, a nie musieć się głowić nad każdą decyzją, bo to też jest praca, żeby wszyscy decydowali. Znam też tylko samą firmę, gdzie każdy zna każdego, budżety, bonusy, wydatki na sprzęt i po prostu ludzie przestali to analizować i się nad tym głowić i właśnie gdzieś tam to wyrzucili, bo po prostu stwierdzili, że im się nie chce tym zajmować. Ale jak mówimy o tym life-work balance, mówisz zarządzanie poprzez swój model, swój przykład. Czy na przykład rozważałaś temat, który jest bardzo dyskutowany, a już szczególnie na LinkedInie, wprowadźmy 4-dniowy tydzień pracy. Jaka jest twoja opinia? Dla kogo to jest, dla kogo to nie jest? Myślałam o tym, bo śledzę różne nowinki i pomysły HR-owe zwłaszcza. Badania pokazują, że ten model w Wielkiej Brytanii bardzo się sprawdził w tych firmach, które go zastosowały. To nie dość, że te firmy odnotowywały lepsze wyniki finansowe stosując to rozwiązanie. To także jakby miały ponownie zadecydować, znaczy jak się skończył ten eksperyment, to większość z tych firm chciała zostać w tym modelu, że tak im się on spodobał. Ja nie próbowałam, wydaje mi się, że jeszcze nie do końca jesteśmy na to gotowi, patrząc, rzeczywiście te piątki i tak u nas są zawsze takie luźniejsze trochę, więc trochę bardziej jestem za tym, żeby na przykład wcześniej kończyć w ten piątek, żeby to był trochę taki dzień już, wiesz, jedną nogą w weekendzie, ale żeby zupełnie z niego zrezygnować, To chyba bym się jeszcze bała. No, mamy na tyle dużo zadań, że czasami nawet ciężko się wyrobić jakby w tym 8-godzinnym dniu pracy. Więc wydaje mi się, że gdybyśmy zabrali jeszcze ten jeden dzień, to nie jestem pewna, czy to by się skończyło lepszą efektywnością, czy po prostu tego, że mniej byśmy mogli funkcjonować. Ale nie jestem jeszcze na tym etapie firmy, że wiesz, że pieniądze płyną z każdej strony i możemy sobie na takie rozwiązania pozwolić. Pewnie jak tak będzie, to mogę rozważyć. Dobra, Natalia, mogę ci powiedzieć żart, którego nienawidzą HR-ówki? No, dawaj. Co to jest odwrócony Tinder? No. To jest jak bardzo ładne dziewczyny zaczepiają sweterkowych specjalistów o to, żeby dać im pracę. A, grubo. No, trochę tak wygląda. W ogóle ci sweterkowi specjaliści, czyli zakładam, że mówimy o branży IT, to jest taka grupa, która mocno walczy z HR-ami, która bardzo ma złą opinię na temat rekruterów i nie tylko wewnątrz w swoim środowisku, nie tylko na grupach na Facebooku, tylko oni mówią to wprost, nie? Regularnie są jakieś posty, w których się hejtuje działania rekruterów. Ja tego nie lubię, szczerze mówiąc. I teraz z kolei z drugiej strony mam wrażenie, że jest taka walka w drugą stronę i taka trochę radość po stronie HR-u, że w końcu w tym IT jest gorzej i teraz oni do nas przychodzą po tą pracę. Więc no i ja wychodzę z takiego założenia, że warto okazać szacunek każdemu. Każdy ma swoją pracę, swoje zadania do wykonania i czepianie się tego, czy ktoś do ciebie powiedział na ty, jak ty mu na to nie pozwoliłeś, albo w drugą stronę jest zbyt oficjalny w komunikacji, albo nie wiem, nie podał ci widełek w mailu, bo nie może. To jest takie trochę no niefajne po prostu zachowanie i wydaje mi się, że w życiu zawodowym tym bardziej nam nie przystoi, a w prywatnym również niefajnie jest kogoś hejtować. Wczoraj rozmawiałem z moim przyjacielem, który
z informatykiem, seniorem w Warszawie koduje i właśnie opowiadał, że nie może po prostu zrozumieć tego gwałtownego odwrócenia ról, że stało się ciężej, że już nie wszyscy jedzą z ręki programistom i że na przykład zaskoczony był, że jedna z rekruterek powiedziała, no wie pan, bo teraz mamy dużo kandydatów na to stanowisko i dla niego to był szok, bo nie usłyszał tego przez ostatnie 4 czy 5 lat, tak, żeby ktoś mu powiedział, że no z takim pewnym tonem wyższości i że to pan musi się starać teraz, więc faktycznie to się zmieniło. I czy ty masz jakieś predykcje, czy to jest trwałe zjawisko, że przyszła tryska na matyska i będzie mniej tej pracy w IT? Czy to jest chwilowe? Jakby z czego to wynika? Jestem ciekaw twojej opinii. Masz dobry ogląd chyba tego obszaru. Tak. No, moim zdaniem będzie to szło w tym kierunku, ale to też nie jest tak, że wiesz, że firmy w ogóle nie potrzebują programistów, no bo jakby rozwój technologiczny jest tak szybki jak nigdy, więc ta praca jest potrzebna do wykonania, no tylko wchodzi AI, który mnóstwo, i to jest tak naprawdę trochę korekta tego rynku, że kiedyś, wiesz, były potrzeby, więc się zatrudniało, już nieważne, czy potrafisz, czy nie, po prostu byle ktoś był do pracy i nieważne za ile, więc teraz jest trochę taka korekta tego, nie? No i właśnie rozwój technologii AI sprawia, że te powtarzalne rzeczy są no po prostu już zastępowane przez właśnie sztuczną inteligencję i to jest tendencja, która będzie się rozwijać, więc zwłaszcza jeżeli ktoś jest juniorem, czyli nie ma dużego doświadczenia albo właśnie robi takie rzeczy, które no są mocno możliwe do zautomatyzowania, no to pewnie tym osobom będzie trochę trudniej, ale to też nie jest z drugiej strony tak, że w ogóle nie ma pracy dla tych ludzi, tylko jest praca dla ludzi dobrych, ale umówmy się, że też no wcześniej było trochę rozpasanie w tej branży. Myślę, że masz niejednego kolegę, który pracował na przykład na kilka etatów i w każdym... Nie, no ja znam kolega, taki... o którym mówię, ma etat, tylko szukał drugiego dodać. A, okej, okay, dobra, o, widzisz. No ja znam, w pandemii był taki case, że ludzie pracowali dla kilku organizacji w tym samym czasie i sporo rzeczy jakby oni tylko, wiesz, doglądali jak... No mój rekordowy kolega w 5 firmach pracował no, jednocześnie. I 5 pensji, nie? Więc no umówmy się, czy to jest fair? No nie do końca, nie? Jakby nigdzie go nie wyrzucali, bardzo go cenili. No aha. I to głupio oczywiście skrajnym naruszeniem life-work balansu. Więc to myślę, wydaje, że case by case, nie? Jak mówimy o pracy zadaniowej i ktoś jest tak genialny, że jest w stanie dowieść na tyle dużo w ciągu, nie wiem, 3 godzin swojej pracy, pracując 15 godzin w stanie zrobić, to jakby moim zdaniem bycie fair nie jest o tym, tylko bycie fair jest trochę o tym, czy faktycznie dowodzisz tą jakość, którą sprzedajesz, nie? Też pytanie, jak się umówiłeś, nie? Czy tak, się umówiłeś na wykonane właśnie zadania, czy na to, że jesteś jednak no na pełen etat w tej firmie, masz stawkę godzinową na przykład, a no, wcale w większości mówimy tak, B2B, tak, były to umowy. Więc to jest też trochę, że to jest taka wielowarstwowa, uważam, układanka, która ma wiele, trzeba ją odpakować z wielu, jak cebulę, z wielu takich warstw, no bo wiadomo, że wszystkie firmy chcą w IT tego B2B, bo to jest tańsze, więc nie mogą deklarować tych 8 godzin za bardzo, albo umawiają się na jakieś płatności za godzinę, więc moim zdaniem to jest bardzo złożone, plus na to nakładka tej no pracy zdalnej, całkowitej, no powoli, pozwoliła na wiele takich wypaczeń. Tak już anegdotycznie mogę powiedzieć, że z tym kolegą, co miał 5 prac jednocześnie, to zapewne były momenty, kiedy dwóch jego klientów, tak, dwóch jego pracodawców miało ze sobą spotkanie. On musiał raz odbyć spotkanie sam ze sobą, żeby uzgodnić, jak jakaś aplikacja ma działać docelowo. Więc to wtedy dochodzimy do jakichś takich patologicznych faktycznie sytuacji. Tak, no ale myślę, że wiesz, no firmy ogólnie bardziej teraz patrzą na koszty, na efektywność swoich działań, zwłaszcza, że wiesz, jest gdzieś tam to widmo kryzysu takie, które niby jest ten kryzys, niby go nie ma, może jeszcze nadejdzie większy, więc więcej firm po prostu, wiesz, przygląda się temu, jak efektywne są osoby, które u nas pracują, czy rzeczywiście ta stawka jest adekwatna do tego, ile ta osoba robi. Więc myślę, że to też tak trochę skorygowało sytuację. A jest adekwatna? Bo to mnie ciekawi, jakie jest twoje postrzeganie, bo płace rosną w Polsce szybciej niż gospodarka. Zasadniczo ludzie zarabiają coraz więcej, bo walczymy o pracownikach, bo mamy rekordowo niskie bezrobocie w Polsce. I gdzie jest jakby twoim zdaniem, czy dojdziemy do takiego poziomu, że jakby będzie
Polska już za droga, nie będziemy konkurować tą płacą względem zachodnich krajów? Moim zdaniem już przestaliśmy konkurować na wielu rynkach. Mam wielu klientów, którzy zrezygnowali na przykład z naszych pracowników tymczasowych, bo taniej jest to samo robić w Indiach. I był taki moment, że okej, te Indie nie dowoziły takiej jakości, na której im zależało, ale się nauczyły i sporo procesów z Polski wyszło, plus ta legislacja w Polsce, jakby ten klimat, który tutaj jest, jakieś tam, nie wiem, próby, nie wiem, chociażby jakieś głosy, żeby wyjść z Unii i tego typu rzeczy, to sprawiają, że też ten system podatkowy, który tutaj jest, jakby ciągle też go uszczelnianie z jednej strony to jest dobre, ale to sprawia, że trudniej jest tutaj prowadzić biznes. Na przykład mój partner pracuje w takiej międzynarodowej firmie i oni też już mówią, że jakby Polska przestała być, ani nie jest już tańsza dużo, ani wiesz, nie jest tu łatwiej, nie ma jakichś udogodnień tak naprawdę dla inwestorów z zagranicy jakichś spektakularnych. Więc moim zdaniem albo już tam jesteśmy, albo już jesteśmy tak ku końcowi tego, żeby być atrakcyjnym. To może ci zadam takie pytanie, jak sprawić w takim razie, żeby ta Polska była konkurencyjna, jeśli chodzi o pracowników? Z mojej perspektywy pracodawcy, te koszty pracy są nadal bardzo wysokie, no bo to, co dostaje pracownik na konto versus to, ile płaci za niego pracodawca, mówiąc o umowie o pracę, no to jest różnica prawie 50%, nie? Więc to nie jest sprawiedliwe jakby dla nikogo i te pieniądze idą gdzieś tam, takie trochę mamy polityczne dzisiaj rozkminki, ale wiesz, no te pieniądze gdzieś tam idą, a z drugiej strony jak chcesz się umówić do lekarza, to czekasz na operację 10 lat na przykład, nie? Więc czy ten nasz system edukacji też pozostawia trochę tej publicznej, pozostawia trochę do życzenia, nie? Więc... Czyli, że podatki się jednak zwiększyły, no choćby składka zdrowotna 9% tak. Nieodliczana od pracy, mówię. Tak. A w zamian nie dostajemy aż tyle jak w Skandynawii, tak? Bo tutaj jesteśmy w Gdańsku, więc ta Skandynawia jest niedaleko, gdzie jednak no chociaż w zamian dostajesz bardzo dużo od tego państwa, tak? To prawda. No też już w Polsce, nie wiem, chociażby to 500+, teraz 800+, powiedzmy, zostało też wprowadzone, więc coś tam dostajemy, ale no nadal nie jest to na takim poziomie jak gdzie indziej. A te koszty pracy rzeczywiście są duże, a mimo to też jest tam, wiesz, chodzą głosy, że emerytury nie dostaniemy, no bo jednak jest, nie ma kto na nią pracować. Więc to są takie rzeczy. Ty, Natalia, prowadzisz rekrutację w różnych obszarach, to znaczy nie tylko IT, bo ja pytam o IT, o ten obszar digital szeroko rozumiany, bo on jest mi bliski, natomiast ty stwierdziłaś, że Jobhouse będzie różne rekrutacje, prowadził dla różnych branż. Dlaczego taka decyzja? Bo jest to uzasadnione biznesowo. Wizerunkowo lepiej mieć specjalizację. Wiesz, ja jestem specem od e-commerce, jakby mam kandydatów tylko w tym, mam 20-letnie doświadczenie, to brzmi super. Więc jak ktoś by usłyszał, że pomyślał, że szuka osoby do e-commerce, to zgłosiłby się wtedy do mnie. Ale biznesowo, w momencie, kiedy e-commerce to może nie jest najlepszy przykład, ale no, chociażby to IT, bo są rzeczywiście agencje, które się specjalizują w rekrutacjach IT, które teraz mają duże problemy. W związku z tym, że się skupiły tylko na jednej niszy, w niej zbudowały kompetencje, w niej zbudowały bazę kandydatów i swój wizerunek też. I no, muszą teraz zwalniać ludzi, no bo tyle projektów rekrutacyjnych w tej branży nie ma. Chociaż u mnie, przyznam się bez bicia, to od początku nie było uzasadnione biznesowo, w takim sensie, że to nie była jakaś moja strategia i wiedziałam, teraz to widzę z perspektywy czasu, że to nas ocaliło, na przykład w pandemii, kiedy właśnie większość firm zamroziła rekrutację, to mimo to nadal były branże typu FMCG czy jakaś medyczna, które rekrutowały na potęgę, no bo wtedy jakby miały swój rozkwit i my mieliśmy takich klientów, a przynajmniej nie ograniczaliśmy się jakby tylko do innych, więc mogliśmy przetrwać. I myślę, że każdy inwestor ci powie, że dywersyfikacja portfela to jest najlepszy kierunek, no bo jak jest kryzys na rynku nieruchomości, a inwestujesz tylko w nieruchomości, no to masz kłopot. Więc jak masz jeszcze, nie wiem, złoto i inne rzeczy, w które inwestujesz, to jesteś w stanie no, nie pójść z torbami. Tak samo jest w biznesie, jak masz różne branże, dla których rekrutujesz, to po prostu jest to bezpieczniejsze. Jest to też bardziej komfortowe dla naszych klientów, bo jak przychodzi do nas firma, to ona się zazwyczaj wiąże z nami na lata. Zazwyczaj przychodzi z jedną rekrutacją, typu: pani Natalia, proszę mi znaleźć dobrego handlowca. My go znajdujemy, dowozimy, a później on mówi: kurczę, jak pani tak sobie fajnie poradziła z tym handlowcem, w sumie księgowa też by mi się przydała.
No i co, ja mam powiedzieć, nie, ja tylko handlowców rekrutuję, idź pan sobie gdzie indziej, to jest jakby marnowanie. Czyli pracujesz bardziej z klientem i rozszerzasz portfel. A jakie były najciekawsze, najdziwniejsze stanowiska, na jakie rekrutowałaś? Jestem ciekaw. Kupelacji metali szlachetnych, o. Kupelacji chyba, tak to się nazywa. Wiesz, to są zupełnie szczerze ci powiem, że czasami są takie rekrutacje, o których nigdy sama nie słyszałam i muszę je sama googlować i sobie robić research, bo właśnie pracując tak multibranżowo, no to nie jesteś w stanie znać wszystkich zawodów świata, zwłaszcza, że cały czas powstają nowe, zwłaszcza teraz, jak wiesz, jest AI, no to powstają, dzisiaj rozmawialiśmy z kolei w podcaście, w którym ty byłeś moim gościem, o tym, że powstają zawody związane z etyką w AI. No jakby kiedyś nikt o tym jeszcze nie myślał nawet, w ogóle nikt nie myślał o sztucznej inteligencji pewnie. Albo prompt inżynier, to jest zawód, którego ja na przykład nie rozumiem. Uważam, że jest to cenna umiejętność, jak obsługa Excela, obsługa Worda, ale nie ma zawodu, przynajmniej ja nie znam, może ty robiłeś taką rekrutację, jak obsługiwacz Excela. Nie. No właśnie. A, że to taka jest analogia do tego. No to rzeczywiście, rzeczywiście ciekawe. Ale widzisz, no też rynek to trochę weryfikuje. Czasami może być tak, że te osoby zatrudnią taką osobę, później stwierdzą, że jednak niektóre zawody też tak powstają w ten sposób, nie? Że my coś nazywamy w jakiś sposób albo określamy jakieś zadania, później się okazuje, że one są bez sensu i ta rola też zostaje jakoś tam ewoluuje. Nie, no to na marginesie mogę powiedzieć, że chyba nie znam większej bzdury powtarzanej, że tak powiem, w świadku wokół AI. Jak ten raport z Davos o tym, jakie zawody będą w przyszłości, jakie znikną. Po pierwsze, to się w ogóle nie realizuje. Po drugie, dla każdego, kto był w Davos, a należy do tych osób, to jest w ogóle jedno z najgorszych miejsc, z których można czerpać wiedzę. Tak? To jest miks polityków i influencerów, czyli dwa zawody według rankingów o najniższym zaufaniu społecznym, którzy po prostu robią jakąś tam propagandę, plus otaczające je firmy. Akurat ten raport zrobił Accenture, najgorszą metodologią chyba, jaką można sobie wyobrazić. Więc warto zaglądać za kurtynę i nie powtarzać bzdury, nawet jak zrobiło to Accenture dla Forum Ekonomicznego w Davos, bo to się po prostu bardzo, bardzo może nie sprawdzać, no ale to tak. Tak, ale wiesz co, to jest tak, jak ja obserwuję w mojej branży, nie? No, generalnie internet trochę tak działa, nie? Że kto da lepszy clickbait, ten, wiesz, to ostatnio też rozmawialiśmy tutaj o pracy zdalnej, że też były jakieś nagłówki, że na przykład Teams zrezygnował z pracy zdalnej u siebie w firmie, nie? Że taki, wiesz, paradoks, wszyscy to podchwycili, no jak Teams, przecież to jest narzędzie do używania do pracy zdalnej. To Zoom chyba był. Zoom, dokładnie. Tak. Więc no chodzą takie właśnie fake newsy trochę i ludzie to łykają. Tak, tak. No ale dobra, chciałem jeszcze cię zapytać, jakie multibranżowość to jest pewna przewaga, początkowo mówiłaś nieuświadomiona, ale z czasem sprawia, że stoisz na wielu, wielu nogach, ale z drugiej strony to znaczy, że musi być jakiś sekretny sos, jakaś sekretna metodyka, która sprawia, że Jobhouse akurat jest cenioną marką, że to jest miejsce, gdzie się zgłaszają. Więc teraz zdradź konkurencji, która cię słucha w tym momencie, jak osiągasz taką przewagę konkurencyjną? Powiedzisz, to już 13 lat, czyli jest gdzieś w tym jakaś metoda. Nie? Tak, mogę zdradzić, bo wiem, że to nie jest tak, że dodając te same składniki komuś innemu to wyjdzie. Już miałam takie sytuacje, że ktoś próbował klonować to, co robimy i nie do końca to wychodziło. Te firmy nie istnieją na przykład teraz już na rynku. Więc myślę, że to jest taki miks. My jesteśmy takim ciekawym tworem, bo z jednej strony nie jesteśmy korporacją, bo w naszej branży znani gracze to są w większości międzynarodowe korporacje. Większość z nas zna takie brandy jak Manpower, Randstad, Adecco, to są takie, wiesz, firmy po prostu... No globalne chyba, tak? Tak, globalne. A z drugiej strony, na drugim końcu są firmy krzak, które ja tak nazywam, czyli jednoosobowe działalności, które sobie... Albo freelancerzy, albo takie małe firmy trochę no-name'owe, które tak, wiesz, nie do końca etycznie może, nie do końca profesjonalnie też działają. Więc my jesteśmy pomiędzy nimi. Znaczy, z jednej strony jesteśmy mniejszą organizacją, więc dzięki temu, wiesz, szybciej podejmujemy decyzje. U nas jak ktoś chce
zmienić coś w umowie, nie wiem, chociażby ma jakieś specyficzne zamówienie, no to nie jest tak, że to, wiesz, musi 2 tygodnie przejść przez sztab prawników i 5 szczebli zarządzania, żeby wyrazić na coś zgodę. No tylko ja jestem osobą decyzyjną. Jakby działamy rzeczywiście szybko. Mamy taki standard, że od rozpoczęcia rekrutacji w ciągu 2 tygodni przedstawiamy już pierwszych kandydatów, takich zweryfikowanych po rozmowach kwalifikacyjnych z nami, które rekomendujemy do zatrudnienia, więc to też jest dosyć szybko, a ten 2 tygodnie to jest taki maks. Generalnie czasami jest tak, że nawet wcześniej to robimy, w związku z tym, że prowadzimy bardzo dużo rekrutacji dla różnych firm, mamy ogromną bazę kandydatów, w związku z tym, że pracujemy od 13 lat, już Job House jest na rynku. Więc ta baza liczy już 500 tysięcy kandydatów, którzy albo uczestniczyli w innych procesach rekrutacji, albo na jakimś etapie aplikowali do nas. My oczywiście zgodnie z RODO też tą bazę aktualizujemy, więc te osoby w tej bazie są aktualne. Więc jak ktoś do nas przychodzi, pani Natalio, szukam CFO z takiej konkretnej branży, to ja już sam mogę sobie zajrzeć do naszej bazy i prawdopodobnie, albo nawet w głowie mam już człowieka, z którym rozmawiałam przy innym podobnym projekcie dla innego klienta, albo mam tą wiedzę w zespole. Więc ta szybkość działania to myślę, że to coś, co nas wyróżnia. I właśnie taki miks, wiesz, mniejszej firmy, takich partnerskich relacji i tego, takiej relacji na lata, bo u mnie też rotacja w zespole jest bardzo mała. To znaczy spotkałeś się Mirelę, która pracuje 10 lat na przykład i to nie jest jakiś ewenement, tak? Mam ludzi, którzy pracują, wiesz, 5, 7, 9 lat tutaj, więc zazwyczaj jak ktoś wchodzi do danego klienta, no oczywiście na początku potrzebuje chwilę czasu, żeby go poznać, poznać hiring managera, porozmawiać, jakie są preferencje, z jakimi ludźmi oni lubią pracować, jaka tam jest kultura, czy tam jest sztywno, czy tam jest, wiesz, jest dress code, czy nie ma dress code'u. I jak już kolejne rekrutacje przychodzą, no to my już jakby wchodzimy tam jak w masło i już wiemy, dobra, mam super dziewczynę dla pana, która świetnie się u pana odnajdzie, bo wiem, że do was pasuje. Więc myślę, że to jest taki miks właśnie taki, wiesz, zwinności małej organizacji z profesjonalizmem takim stosowanym przez korporację, no bo mamy, wiesz, też systemy, na którym pracujemy, mamy właśnie bazę danych, mamy metodologię, którą też wypracowaliśmy przez lata, to czego ja uczę teraz podczas Recruit Masters, podczas mojego kursu dla rekruterów, to jest też coś, przez ten kurs też przechodzą wszyscy nowi pracownicy w Job House, więc to jest taka metodologia, której my używamy, co krok po kroku my robimy, żeby znaleźć pracowników. No i szukamy przede wszystkim tak zwaną metodą direct search, czyli nie przez ogłoszenia. Ogłoszenia też dajemy, bo uważamy, że im więcej źródeł pozyskania kandydatów, tym większe jest prawdopodobieństwo. To pewnie twój umysł ścisły powie, że taka jest prawda, że im więcej metod zastosujemy, tym większa szansa, że trafimy na tą jedną osobę, której szukamy. Ale głównie szukamy wśród tak zwanych kandydatów pasywnych, czyli takich, którzy gdzieś pracują i nie szukają, tak. Mówią, nie szukam pracy, no ale gdy była dobra oferta, no to... Tak, to bo wierzymy, że ludzie, którzy są zaangażowani w swoją pracę, nie mają czasu na to, ani nie, to nie jest na to wskazane, żeby oni siedzieli w tym czasie na pracuj.pl, przeglądali sobie ogłoszenia. No ale jeżeli oni nie są na, no bo to jest, nie ogranicza to tylko do LinkedIna, bo nie każdy ma LinkedIna z tych pasywnych, to mnie ciekawi, więc to nie jest tak łatwo tego kandydata znaleźć. Nie, dlatego jesteśmy potrzebni, no bo nikt jakby normalny z firmy, to jak tą osobę, wiesz, znaleźć? Ma się bazę, rozumiem, 500 tysięcy kandydatów. Czy to sprawia, że systemy, oni się przewiną? Mamy systemy poleceń, jest szeroko pojęty internet. LinkedIn to jedno, ale też wielu specjalistów można znaleźć po prostu searchem w Google'u, ale nie tylko. Różne wyszukiwania. Na przykład tworzymy, bo ciekawi mnie, jakbyś ten proces opisała, bo mój już ciekawski umysł w tym błądzi. Czyli mamy kandydata, czyli co, na przykład robimy profil, to jest nasz idealny, nie wiem, szukamy Chief AI Officera, tak, dla firmy. No więc co, patrzymy, jacy są Chief AI Officerowie, czy osoby, które na przykład podobny zestaw cech, czyli na przykład, nie wiem, skończyli techniczny kierunek, mają data science, jakiś certyfikat skończyli i tak dalej. Mimo że nie są na LinkedInie, to ty jesteś pod taki profil w stanie znaleźć tą osobę? Tak, bardzo ważnym etapem, zanim w ogóle zaczniemy poszukiwania tego kandydata, jest rozmowa z klientem. My mamy około godzinne spotkanie takie briefujące z klientem, kiedy wypisujemy słowo w słowo, na czym temu klientowi zależy, łącznie z tym, jakie ma dobre i złe doświadczenia z osobami w swoim zespole, kto u niego się nie sprawdził do tej pory, na przykład było jakieś rozstanie, dlaczego, z kim on lubi pracować, jaka jest właśnie ta kultura firmy, jakie są KPI na tym stanowisku. Jakby to jest bardzo długi wywiad, kiedy wypytujemy naprawdę o wszystko i dopiero z tym
szukamy osób, które pod to pasują. Nigdy nie działamy tak, że firma nam wysyła opis stanowiska, który zrobiła kadrowa 20 lat temu, który jest w ogóle najczęściej totalnie nieadekwatny do tego, co rzeczywiście potrzebuje klient, tylko najpierw właśnie pytamy i pod to szukamy osób. LinkedIn jest super źródłem i to też nie jest tak, że też nie sprowadzajmy pracy rekruterów do tego, że to jest, tam wpiszesz w pasku AI, ci wyskoczą i ty się z nimi umawiasz. To jest grubsza sprawa, bo my szukamy boolean searchem, czyli też z takim zestawem querent, które pozwalają nam wykluczać pewne słowa, albo szukać w pewnych lokalizacjach, albo w firmach o konkretnej wielkości. Szukam też z konkretnych organizacji, więc LinkedIn to jedno i to jest naprawdę super źródło, ale właśnie tak jak zauważyłeś, nie wszyscy tam są, nawet jeżeli są, to często są profile widmo i nikt tam w ogóle nie odpisuje, więc musimy tych ludzi wynaleźć inaczej, więc dzwonimy po firmach, jest system poleceń. Wchodząc też w daną branżę, często to się wie, na przykład ty pewnie znając swoją branżę, ja też jestem w stanie powiedzieć, kto w mojej branży jest dobry. A kto nie. Czasami klient nam wskazuje wprost, że zresztą pytamy o to, z jakich firm chciałby pan ludzi, a z jakich nie, bo ma pan na przykład jakieś partnerstwa, albo ma pan złą opinię po prostu o pracownika z danej firmy, więc najczęściej my oczywiście robimy swój research też, ale klienci to wiedzą, ty wiesz w swojej branży na pewno, które firmy są fajne, które nie. To jest fascynujące, co mówisz, bo to jest gigantyczna zaleta dla tej firmy, dla której chcecie zrekrutować, no bo najmniej to są dwie konkurencyjne firmy. Nazwijmy jedną Adam, a drugi Beata. I jeżeli pracownik firmy Adam by zadzwonił do firmy Beata, czy właśnie tak mówisz, o jakieś polecenia, kto jest najlepszym tam od AI osobą, czy kwalifikowałby się, to by było bardzo wrogie podejście i to mogło być skończyć bardzo brzydko. Natomiast jeżeli korzysta z jakiegoś pośrednika, to jest bardzo delikatniejsze podejście, szczególnie, że tych rozmów pewnie trzeba wykonać wiele, tak, żeby znaleźć tą, jak mówisz, jedną osobę. Tak, my to robimy zupełnie szczerze. Czasami jest tak, że A to jest etyczne w ogóle, takie wyciąganie od konkurencji? Jak jest w ogóle twój stosunek do tego? No to zawsze każdy, wiesz, musi sobie zadać pytanie w swojej głowie. Czasami nie ma innej możliwości. Pytanie, wiesz, też z czego oczekujesz, nie? Czy oczekujesz tego, że ten pracownik ci wyciągnie bazę klientów albo, nie wiem, jakiś know-how z tej firmy albo jakieś, nie wiem, tajne receptury, no to nie jest pewnie etyczne, ale samo to, że chcesz zatrudnić dobrego człowieka, no to chyba każdemu na tym zależy. No to jest kontrowersyjne. Ostatnio właśnie prowadziłem z kimś rozmowę i szef tej firmy potrzebowałem wsparcia w projekcie. I zaznaczyłem to w rozmowie, że potrzebuję wsparcia do projektu na pracę, powiedzmy, po godzinach, nazwijmy to tak, takie projektowe wsparcie i prezes tej firmy do mnie zadzwonił, że to nie jest okej, bo ta osoba jakby pracuje na niego i coś tam. No, a ja powiedziałem, że mówiliśmy tylko o pracy po godzinach, w zupełnie niekonkurencyjnym projekcie i tak dalej, i tak dalej. W końcu jakby nie wiem, jaka była ostatecznie, co ta osoba o mnie myśli. Ale jest to trudne, nie? Szczególnie, że w takim świadku, na przykład mówię moim AI specjalistów, to ich jest, nie wiem, 100 w Polsce, tak jak mówię o realnych specjalistach, nie LinkedInowych. No, dokładnie, więc rzeczywiście jest tak, że my to robimy w białych rękawiczkach i na pewno chronimy wizerunek tej firmy, która chce coś takiego zrobić, no bo prawda jest taka, że czasami masz tak wąską specjalizację, że musisz po prostu wziąć z jakiejś firmy, czasami wiesz po prostu, że ktoś jest ze mną specjalistą i naprawdę nie wypada robić to samemu, Wypada. No nigdy nie odebrał telefonu, bo wie, jakim jest ta firma. To raz, dwa, że ludzie też ze sobą rozmawiają. Nieraz się tak zdarzyło, że nawet w moim zespole, że my mówimy sobie wprost, ty nie uwierzysz, kto tam do mnie dzwonił z konkurencji, z jakiejś firmy, ktoś mnie próbował wyciągnąć, jakby ja to wiem, no i myślę sobie, Jezu, słaba ta firma, ale jeżeli to zrobi pośrednik, jakby headhunter, który jest tak naprawdę ciałem niezależnym i my nigdy nie powiemy, że to nam ktoś kazał, tylko że raczej ta osoba została polecona z rynku, albo wiemy, że jest po prostu cenionym ekspertem w tej dziedzinie, więc do momentu tego spotkania z tym klientem, kiedy już ta osoba chce w ogóle wziąć udział w tym procesie, ten nasz klient jest chroniony. Więc polecam, zwłaszcza w takich przypadkach. Strasznie jestem zafascynowany tym, o czym mówisz, jaki ważny jest ten aspekt ludzki, czyli polecenia, czyli wręcz zadzwonienie do firmy, zapytanie się o tego, kto jest dobry, kto niedobry. Wow, to przywraca mi trochę wiarę w to, że tam trzeba dalej włożyć dużo takiej ludzkiej pracy. Tak. To, co powiedziałaś, jest prawdą.
niestety, że opinia większości specjalistów IT jest bardzo krytyczna wobec rekruterów i my na przykład z tego powodu w Escoli strategicznie nie mamy HR managera, HR business partnera, żeby nie narażać się programistom. Znaczy mamy te zadania rozdzielone poprzez różnych menedżerów, ponieważ tak bardzo były krytyczne różne opinie i tak negatywne było podejście do zatrudniania, w ogóle tworzenia takiego stanowiska. Ale chciałem Cię zapytać, w tym całym ludzkim podejściu jest dużo, tak jak mówisz, automatów, które wyszukują, eliminują pewne stanowiska, filtrują. Tak. Czy gdzieś już tematyka sztucznej inteligencji także zapukała do drzwi Twojej firmy i czy w jakiś sposób to wykorzystujesz już? Albo jakieś automatyzacje zaawansowane. Bardzo by było głupotą tego nie robić, bo to jest, wiesz, coś, co nam ułatwia pracę, usprawnia ją, można dużo rzeczy robić szybciej. My przede wszystkim korzystamy z ATS-ów. ATS to jest taki system do trakowania aplikacji kandydatów, czyli takie miejsce online, taka powiedzmy strona, system, do którego spływają CV wszystkich kandydatów. One są posegregowane na projekty, czyli jak widzimy ogłoszenie na pracuj.pl i ktoś kliknie aplikuj, to jego CV trafia do tego systemu. I dzięki temu możemy sobie też te osoby selekcjonować na podstawie słów kluczowych, nie wiem, lokalizacji, różne filtry tam możemy sobie nakładać. To jest właśnie ta nasza mityczna baza kandydatów. To jest wasz własny system, czy zewnętrzny jest taki system? Właśnie u nas to jest tak trochę pół na pół, bo to jest system, który współtworzyliśmy, ale on jest jakby formalnie jest zewnętrznym bytem, z którego też mogą korzystać inne firmy. Kiedyś mieliśmy taki własny nasz autorski, ale właśnie technologia szła tak szybko do przodu, tak dużo się zmieniało i tak ciągle wymagało to udoskonalania, że to już musielibyśmy mieć, wiesz, zespół programistów, to by się totalnie nie spinało. Jeżeli są gotowe rozwiązania na rynku, to nie ma moim zdaniem sensu tworzyć własnego oprogramowania w tym zakresie. Więc jest ten ATS, który mocno nam pomaga, chociażby w dawaniu informacji zwrotnej dla kandydatów. Znaczy teraz jest tak, że nie musisz do każdej osoby dzwonić i mówić jej, że no nie została zakwalifikowana, tylko zaznaczasz sobie ptaszkiem po prostu osoby, które chcesz, albo po prostu całą grupę osób, którą odrzuciłeś w procesie rekrutacji. Oni wszyscy dostają automatyczną wiadomość, łącznie z tym, dlaczego zostali odrzuceni. Wybierasz sobie powód z listy. Nadal dużo firm tego nie robi, bo to dawanie feedbacku to jest taki, wiesz, święty graal trochę w naszej branży i dużo kandydatów wiem, że narzeka na to, że nie wie w ogóle, wiesz, ktoś obiecał, że zadzwoni, nie dzwoni, albo w ogóle nie wrócił do niego z informacją. Albo jest zastrzeżenie w ogłoszeniu, już odpowiemy tylko wybranym kandydatom, co przynajmniej jest uczciwym postawieniem sprawy, tak, że sobie, ale my nie dajemy specjalnie. Moje ulubione hasło, oczywiście z przymrożeniem oka, bo to jest takie moim zdaniem zaprzeczenie dobrego candidate experience, takie trochę jak, wiesz, jak pani kiedyś w PRL-u, gdzie wiesz, proszę już iść, następny patent, to dla mnie to trochę też tak wygląda. Zwłaszcza, że właśnie mamy tą technologię, która sprawia, że nie musimy tak działać. I to naprawdę nie jest jakoś strasznie dużo pracy. Okej, trochę więcej pracy jest, no bo musisz jednak zaznaczyć w tym systemie, wybrać tą przyczynę odrzucenia kandydata, ale no jakby wszystkie badania pokazują, że dbanie o ten candidate experience sprawia, że później te osoby są bardziej skłonne do tego, żeby uczestniczyć w innym procesie rekrutacji, albo polecić innego kandydata, albo nawet samemu skorzystać z usług Twojej firmy. Bo pamiętajmy też, że ta droga kandydata jest długa. Dzisiaj ten ktoś aplikuje na stanowisko pracownika fizycznego, a za 10 lat ta osoba będzie menadżerem. I ja w związku z tym, że mam taką długą historię pracy w tej branży, mam takie case'y, gdzie ludzie, którzy kiedyś byli dla mnie hostesami na przykład na jakiejś akcji promocyjnej, które jak dziś pamiętam robiłam im zdjęcia i tam nie wiem, jakiś pasztet reklamowaliśmy razem, to dzisiaj są dyrektorami w jakichś organizacjach i zamawiają u mnie pracowników, jakby nie, to zawsze warto patrzeć na swoją pracę długofalowo, na te relacje, na swój profesjonalizm, na takie drobne rzeczy, czy zaznaczysz komuś ten feedback i mu go dasz, czy nie, że to później zaważy na to, czy ta osoba wróci do ciebie jako właśnie... To jest wspaniałe, co mówisz, choć zaniedbywane i wydaje mi się, że wiem z jakiego powodu, bo jeżeli ten feedback jest negatywny, jeśli kogoś odrzucamy, to jest mimo wszystko jakiś taka informacja, no, zła wiadomość, tak? Nikt nie chce być nośnikiem złej wiadomości. Więc taką, to już moim zdaniem króluje w tym amerykańska kultura i to jest bardzo złe, że oni właśnie dają tylko pozytywny feedback. Brak feedbacku albo jakiś taki nawet łagodnie pozytywny, to znaczy, że źle. Tak? Nie wiesz do końca. Jak ktoś jak Amerykanin mówi, że to jest interesting, no to znaczy, że to jest po prostu fatalne. Nie? To prawda. I to dlatego, że oni bardzo nie lubią dawać tych złych wiadomości.
To prawda, tam jest takie pozytywne nastawienie, ale wynika to w dużej mierze, często wynika to z tego, że boimy się jakby reakcji drugiej strony, jakby to jest niekomfortowe. No tak, ale to właśnie wynika z tego samego, o czym ty mówisz, czyli że właśnie nie wiem, idziesz do 50 funduszy Venture Capital i dostajesz tam 3 zaproszenia na dalszy etap, a 47 powiedziało ci, że to był świetny, wspaniały pitch deck, wspaniale nam się rozmawiała, cudowna rozmowa, znaleźliśmy wielu kandydatów, więc ten albo po prostu nic nie odpisują. Dlaczego to wynika? Bo oni myślą, że następny twój pitch deck może być jeszcze lepszy i wtedy się zakwalifikujesz, więc lepiej powiedzieć ci coś bardzo miłego. Więc to wynika w sumie też z takiej długoterminowej chęci budowania relacji. Można powiedzieć i miło, i konstruktywnie, żeby ta osoba miała szansę się rozwinąć. Można. Jeżeli to są oczywiście rzeczy, na które ta osoba ma wpływ, no bo umówmy się, że żyjemy w kraju, w którym nadal się odrzuca kogoś, bo jest kobietą i prawdopodobnie będzie miała dzieci, więc będzie mniej dyspozycyjna. Ale jeżeli, więc na to nie za bardzo mamy wpływ. Ja nawet nie chciałabym, żebyśmy mieli. Ale jeżeli to jest taka rzecz obiektywna, typu za słabo pan mówi po angielsku, na następną rozmowę proszę się, polecam się umówić z jakimś native speakerami sobie pogadać, no to jest dla mnie coś, dzięki czemu ja mogę się rozwinąć. No nie każdy też przyjmuje. Jest o tym dobra książka, może czytałaś, bo kojarzysz Radical Candor. Nie czytałam, jeszcze słyszałam. O dawaniu feedbacku, że właśnie to jest tak, jak dla mnie taki dla Polaków dość oczywista rzecz, czyli takie bycie asertywnym w rozmowie, czyli faktycznie mówienie, co było dobre, co złe, takie szczere dawanie feedbacku, ale to jest, dlaczego ta książka powstaje dla mnie, dla Amerykanów właśnie, żeby zrobili to, co ty mówisz, czyli to komuś pomoże, to jest a gift, to jest komuś ale dajesz wiesz, coś dobrego. Wydaje mi się, że w Polsce to też nie jest takie do końca oczywiste. Nie mamy jeszcze tej kultury feedbacku. Raz, że z jednej strony właśnie boimy się powiedzieć komuś coś przykrego, coś negatywnego nazwijmy to, bo boimy się, że to kogoś urazi, a z drugiej strony też reagujemy okoniem, wiesz, stajemy okoniem, jak ktoś nam mówi coś takiego, to się obrażamy, albo wiesz, dużo jest takich postaw jeszcze, że nie do końca potrafimy to przyjąć. Ja osobiście mam taką postawę, że właśnie najwięcej się rozwinęłam dzięki ludziom, którzy szczerze potrafili mi coś powiedzieć. Nawet jeżeli to było dla mnie takie, wiesz, że to mnie krępowało albo trochę mi głupio było, że ktoś mi coś powiedział. Ale no kurczę, wyobraź sobie, że nie wiem, rozmawiasz z kimś i masz coś między zębami. No to wolisz, że ktoś ci to powie, a nie, że prowadzisz podcast przez godzinę i nikt ci tego nie powiedział. Tak. No może to będzie trochę krępujące, ale jednak chcesz to usłyszeć, nie? I to cię rozwinie, to sprawi, albo, że coś poprawisz. Rozpory, o, na przykład, to jest taki właśnie... No powiedzieć komuś, że masz rozpięty rozporek, no to trochę ty się stawiasz, to ty się patrzysz, ale z drugiej strony ta osoba ma wystąpienie na przykład, no to bardzo niefajnie nie dostać takiego feedbacku, no, nie? No dokładnie. Mm-hmm. Więc ja jestem za tym, żeby dawać i otrzymywać feedback z klasą. Dostawać i otrzymywać feedback z klasą, to polecamy. To jest wielka sztuka tak naprawdę. Ja może to nawiążę do czegoś, co mi bardzo pomaga, czyli mastermindów, czyli korzystania z grupy wsparcia osób, które mogą ci dać szczery feedback. Bo pracownicy często szefowi nie dadzą. Szefowi też nie zawsze jest łatwo dać w pełni szczery feedback. Więc często wybieramy rodzinę, tak? To powiem żonie o swoich problemach tam z pracy. I to jest też bardzo trudne, bo możemy strasznie dużo nas rzucać różnych problemów na partnera, partnerkę życiową. Kto też nie do końca rozumie kontekst, nie? Kto nie rozumie kontekst, albo będzie musiał być długo wdrażany i przerzucamy trochę problemy na bliską osobę, tak? Zazwyczaj problemy, bo nie oszukujmy się, raczej nie będziemy mówić albo jakieś wielkie sukcesy, których niestety to najwięcej jest na LinkedInie, ale w życiu to różnie bywa. No i teraz z kim to konfrontować? I jednym oczywiście czasami jest para wspólników, i to jest świetne, jeżeli ktoś ma wspólnika. Ty chyba jesteś jednym właścicielem. Ja jestem większościowym właścicielem Escoli, więc tu się pojawia problem. Z kim o tym porozmawiać? Ale nawet jeśli są wspólnicy i masz konflikt ze wspólnikiem, to o kim masz o tym porozmawiać? Z pracownikiem? Nie za bardzo. Z żoną? Nie za bardzo, bo zrzucasz bardzo negatywną energię i po to powstały mastermindy, żeby różne osoby, przedsiębiorcy mogli wymieniać. To i tam jest niesamowita ta metodyka akurat. Ja tam znam powiedzmy 2 czy 3 takie metodyki, gdzie bardzo ważne jest właśnie nieocenianie, nie dawanie rad, tylko raczej korzystanie z przykładów, gdzie bardzo ważne jest spojrzenie całościowe, absolutny zakaz przerywania takiej osoby, chyba że jest to forma klaryfikacji i zrozumienia lepszego problemu. I mi to osobiście
A w jakim jesteś mastermindzie? Bo myślałam o tym, ja nie jestem w żadnym, ale właśnie czuję tą samotność na szczycie i chętnie bym do jakiegoś dołączyła. Dobrze, to porozmawiam poza anteną o tym. A, dobra. Bo moja droga była taka, że ja jestem w tej chwili w European Bridge Chapter Entrepreneurs Organization, czyli EO. EO jest też w Polsce, ale nie jestem teraz w żadnym forum, a byłem wcześniej w forum ekspatów, czyli no, osób z zagranicy mieszkających w Polsce i robiących biznesy. I mam swoje forum prywatne, które po prostu założyłem na podstawie tych kilku lat doświadczeń i polskich, europejskich. Tam też byłem w światowych gdzieś strukturach przez dwa lata tej organizacji. Także no, z osób w Polsce to Maciek Filipkowski ma swoje mastermindy, ale dużo osób się po prostu sama organizuje. Ważne, żeby to były osoby, które mają zbliżone problemy do nas, czyli mniej więcej tą z tej samej, no bo pewnie gdybyśmy my oboje byli z prezesem LOT-u, to jego problemy mogą być trochę inne niż nasze. I nie mielibyśmy tyle wartości, ani prezes LOT-u nie miałby aż tyle wartości z naszego mastermindu. Nie, oczywiście pewna dywersyfikacja jest okej, ale tak, żeby podać przykład, ja właśnie mam osoby w swoim mastermindzie z różnych branż, mam osoby, oczywiście dywersy, mamy 3 dziewczyny, 4 mężczyzn, mamy osoby troszeczkę jednak rozproszone wiekowo, mamy spektrum od kilku milionów revenue do ponad 50 milionów revenue rocznego, tak żeby dawać sobie taki, a i mamy na przykład jedną osobę, która jest Czechem, mieszkający w Polsce, mówiącym po polsku, żeby też nabrać takiej trochę innej perspektywy. Fajne. Uważam, że ta dywersyfikacja perspektyw w ramach jednego nam dużo pomaga, jeśli chodzi właśnie o rozwój. To jest ważne, tylko zawsze się zastanawiam, jak jest w tej grupie taka osoba, która, wiesz, ma jakiś największy biznes, to czy ona nie czuje się gorzej, że to ona w sumie daje najwięcej, a inni od niej czerpią, nie? Ale wydaje mi się, że każdy czerpie na inny sposób. Mam w swoim mastermindzie Franciszka Georgiewa, on jest taką osobowością, on jest wyrazisty, on ma zawsze takie, lubi tak się ścierać na poglądy. Ale są rzeczy, które czerpie od nas. Ktoś może być introwertyczny i nie być aż taki nastawiony na... I po to jest ten framework, żeby sobie trochę ten móc ograniczyć te osoby, które choćby są bardzo dużo zazwyczaj mówią, a dać taki empowerment osobom, które mówią zazwyczaj mało. Rozmawialiśmy o AI, w HR-ze, czyli powiedziałeś, że w ATS-ach różne systemy są i automatyzacje. Czy już zaprzęgasz na przykład siłę LLM-ów, czyli takich a la ChatGPT, żeby na przykład, nie wiem, generować jakieś odpowiedzi kandydatom albo przesiewać CV pod odpowiednim kątem? Tak, CV nie przesiewamy, jakby AI jest też wplecione w ATS, więc tam trochę nam to pomaga. AI tak, stosuje do na przykład do udzielania informacji zwrotnej takiej, wiesz, dłuższej, bo takie krótkie tam z powodu oczekiwań finansowych na przykład, no to generuje już ATS, wybieram sobie z listy, ale jeżeli mam kandydata, który już był u mnie na rozmowie kwalifikacyjnej i chcę tak więcej mu napisać, no to zazwyczaj się wspieram. Ja z ChatGPT głównie korzystam i dosyć sporo tego robię. Dostaję też dosyć dużo różnego rodzaju zaproszeń i propozycji, więc na przykład czat pomaga mi miło odmawiać. Ja mam trochę kłopot z asertywnością. Czyli masz taki prompt, miło odmów tej osoby. Tak, 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 dokładnie tak robię i to mi bardzo pomaga, bo sama pewnie bym tego, zwłaszcza jeżeli to jest jeszcze po angielsku, albo właśnie są jakieś zapytania też takie biznesowe od klientów gdzieś tam z zagranicy, to mimo, że znam angielski, to jednak aż takich ładnych maili jak ChatGPT nie umiem pisać, więc często korzystam. Ale tak, właśnie pisanie ogłoszeń o pracę też jest super z ChatGPT, no bo możesz wrzucić sobie opis stanowiska i stwórz ogłoszenie, możesz to zrobić w jakimś języku, wiesz, skierowane do Gen Z na przykład, albo właśnie do bardziej jakiejś innej grupy docelowej, więc to fajnie. Tylko super jest ta zasada, o której rozmawialiśmy, żeby dajesz prompt, dostajesz, wypluwać ci odpowiedź, ale jeszcze sprawdź to, nie? No bo wiadomo, że AI jest czasami zawodny, czasami te słowa są takie nie do końca adekwatne, albo to, co uważa AI za język formalny, może być zbyt formalny w naszym odczuciu albo w drugą stronę, więc zawsze warto to tak dopasować też do naszych potrzeb, ale to oszczędza mnóstwo czasu i pomaga bardzo. Powiedziałeś oszczędność czasu, czy jeszcze i taka doskonałość językowa? Czy widzisz jeszcze jakieś inne zalety, jeśli chodzi o taką automatyzację i wykorzystanie sztucznej inteligencji w swojej pracy? Myślę, że takie dwie rzeczy. No też...
Głównie czas, no bo to, wiesz, no wypluwa ci jakieś informacje, jakiś wsad, to nie zastąpi jakby ciebie, nie zrobi za ciebie różnych rzeczy, ale tak w moim przypadku nawet nie tylko rekrutacyjnie, ale czasami, nie wiem, komentuję jakieś raporty, jestem też, no dużo działam w mediach społecznościowych. Przygotowuję się do podcastów na przykład, więc samo to, że poproszę o pytania w jakimś temacie i sobie je po prostu dostosuję do gościa i trochę pozmieniam, albo zrobię jakiś wstępny research na przykład nawet na temat gościa na podstawie tego, chociaż z tym sobie średnio radzę. Jak robiłaś wywiad ze mną, przygotowywałaś też o tym GPT pytania częściowo? Nie, z tobą akurat nie. Jeżeli jest temat taki, który jest mi w ogóle nieznany, to tak. Miałam ostatnio wywiad na temat Agile. I ze Scruma, to był taki temat dla mnie, wiesz, totalnie obcy, więc po prostu zapytałam, o co mogłabym zapytać. I rzeczywiście fajne tam były pytania takie. Jak sama się przygotowuję, to w większości szukam na LinkedInie, bo posty po prostu osób, które zapraszam, najczęściej te ostatnie dotyczą tego, czym ta osoba się interesuje i co jest takim gorącym tematem u niej, więc to mi bardzo pomaga. Fantastycznie. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam też AI pomoże przyspieszać swoją pracę, zdobywać przewagę konkurencyjną. I strasznie mi się podobało, Natalia, to, co powiedziałaś o tej ludzkiej twarzy, że powiedziałaś, że ludzie wiedzą, kto jest dobry, działamy na rekomendacjach, działamy na poleceniach. Czyli tu na szczęście, mówię to jako ekspert AI, jesteśmy bardzo potrzebni, żeby weryfikować i żeby nawiązywać te relacje, także jesteśmy bezpieczni. Dokładnie, tak. Bo w tej rekrutacji jest taki trochę obaw gdzieś tam w tym środowisku, że to AI nas nie zastąpi, że jednak są te chatboty, ATS-y i te wszystkie systemy. No ale w tej pracy, kiedy jest jednak, wiesz, ten ludzki element, no też nie wyobrażam sobie, że te rozmowy kwalifikacyjne są jednak z jakimś botem. Może wstępny jakiś search, tak, ale już takie, wiesz, głębsze sprawdzenie doświadczenia tej osoby, no to jednak ten człowiek będzie wstępny search plus takie prace masowe, jeżeli potrzebujemy kogoś zrekrutować, to nie wiem, jak się teraz nazywa, ten Open Air Festival, potrzebujemy mnóstwo wolontariuszy, tak. To być może tak będzie można zrekrutować jakieś osoby, gdzie koszt rekrutacji takiej bardzo dużej byłby większy od kosztu tej pracy. Natalia Bogdan była dzisiaj moją gościnią. Niesamowita rozmowa dla mnie o świecie HR-u, który z perspektywy specjalisty IT jest zawsze pewną zagadką i cieszę się, że tak to robisz pięknie. Dziękuję bardzo za zaproszenie, super rozmowę, a Wam za uwagę.